Cześć, w dzisiejszym odcinku test Samsunga Galaxy Note 7. Samsung Galaxy Note 7 podąża tropem stylistycznym wytyczonym przez inne flagowe modele tego producenta. Ja telefon dostałem do testu w wersji srebrnej, bardziej podoba mi się ta niebieska, dostępna zresztą w chwili obecnej tylko na wyłączność w Play. Natomiast ta srebrna również może zaprzeć dech w niejednej, nie tylko kobiecej piersi. Urządzenie jest duże, ale stosunkowo wąskie i cienkie. Charakterystyczną cechą są zaoblenia krawędzi szkła. Na froncie i z tyłu warto zaznaczyć, że samo zagięcie jest mniejsze niż w przypadku S7 Edge i warto także zaznaczyć, że to jest Gorilla 5 generacji, a Note 7 to pierwszy smartfon wykorzystujący właśnie ten materiał. On ma zresztą wytrzymać upadki z wysokości około 1,5 metra, natomiast niestety nie miałem jak potestować, nie dostałem pozwolenia na porzucanie sobie telefonem. Dzięki zagięciu krawędzi ramki ekranu są minimalne i one płynnie przechodzą w metalowy korpus. Pod ekranem oczywiście są standardowe dla Samsunga klawisze, w tym fizyczny domowy. Całość prezentuje się fantastycznie, urządzenie jest zbudowane w absolutnie topowy sposób i wygląda naprawdę znakomicie. Na duży plus także to, że telefon jest wodoodporny, można go zanurzyć w całości, rozmawiać sobie na deszczu czy oblać, nic mu się nie stanie. Minusy to tak naprawdę moje czepialstwo, budowa nie jest rozbieralna, nie ma dostępu do baterii, szklana konstrukcja z kolei bardzo łatwo się palcuje, więc trzeba ją przecierać, a telefon przez obłości jest dość śliski, więc polecam na niego uważać, żeby się nie wysmyknął z ręki. Urządzenie ma oczywiście slot na karty pamięci i pracuje na kartach nano SIM. Ekran ma 5,7 cala i rozdzielczość QHD. Te parametry nie zmieniły się od 3 generacji tego sprzętu. To oznacza, że gęstość pikseli jest na poziomie 518 punktów na cal i jest znakomita, jest wyśmienita. Wszystkie szczegóły są naprawdę bardzo wyraźnie widoczne na wyświetlaczu. Matryca jest wykonana w technologii Super AMOLED i parametry są rewelacyjne. Kąty widzenia są idealne, kontrast nieskończony, jasność bardzo dobra i jest świetnie podbijana w trybie auto, jeśli zachodzi taka potrzeba. Kolory z kolei są albo bardzo nasycone i żywe, albo bardziej naturalne. Jeżeli byście takie woleli, da się to ustawić wedle własnego gustu. Jest także filtr niebieskiego światła, jeśli chcielibyście oszczędzać swoje oczy. Zakrzywiony wyświetlacz oznacza oczywiście, że można korzystać z funkcji krawędziowego ekranu. Można dodać sobie tutaj ulubione kontakty i aplikacje lub skróty do konkretnych funkcji, np. napisania SMS-a. Panele da się dodawać, wśród podstawowych znajdziecie na przykład pogodę i kompas, można także pobierać je sobie z dedykowanego sklepu. Cechą wyróżniającą Note 7 jest oczywiście rysik, jak zawsze schowany w obudowie, wyskakujący po kliknięciu, tym razem inaczej niż w poprzedniej generacji nie da się go włożyć na odwrót i zaklinować, taki był problem. Po raz pierwszy jest wodoodporny i zmodyfikowano go ponownie, tym razem końcóweczka jest znacznie cieńsza, więc bardziej precyzyjna, wykrywa jeszcze więcej poziomów siły nacisku. Można go oczywiście wykorzystywać do szeregu funkcji, moja ulubiona to pisanie notatek na zablokowanym ekranie. Wystarczy wyciągnąć rysik i sobie coś zapisać, na przykład jakąś przypominajkę. One są później zapisywane w programie notatki Samsung. Można je także przypiąć do ekranu blokady i później podejrzeć na szybko. Inne funkcje dostępne ze specjalnego menu, które pojawia się po wyjęciu S Pena, to na przykład powiększająca lupa, tłumacz pozwalający przetłumaczyć sobie wskazane wyrazy, ale się rozczarowałem, działa to trochę za wolno i dodatkowo da się tłumaczyć tylko jedno słowo, nie całe zdania. Jest także spojrzenie, czyli możliwość zminimalizowania aplikacji i zerknięcia do niej. Podoba mi się także możliwość tworzenia gifów. Wystarczy nagrać kilka sekund jakiegoś filmu. Oczywiście poprzednie opcje rysika również na pokładzie są. Pomysły Samsunga mi się podobają, część z nich jest po prostu praktyczna, a nie zawsze tak było w przypadku wcześniejszych Note'ów. Urządzenie kupione w Polsce dostaniecie z 8-rdzeniowym układem Exynos 8890, w którym 4 rdzenie są taktowane zegarem 2,3 GHz, 4 rdzenie taktowane zegarem 1,6 GHz, jest 12-rdzeniowy układ graficzny Mali T880 i 4 GB pamięci RAM. To oznacza, że to są dokładnie takie same parametry jak w Samsungu Galaxy S7 i S7 Edge. Samsung zdecydował, że nie ma co poprawiać i rzeczywiście wydajność jest topowa. Note 7 jest w czołówce najszybszych obecnie dostępnych smartfonów. Urządzenie w codziennej pracy jest ultra szybkie i płynne i co ważne, nie nagrzewa się przy tym w zasadzie wcale. To jest duża zaleta. Z 64 GB pamięci wewnętrznej na pliki użytkownika dostępne jest około 53. Możecie także usłyszeć o wersji Note 7, która ma Snapdragona 820 i o takiej, która ma 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. One nie są w chwili obecnej dostępne w Polsce. Smartfon pracuje na Androidzie w wersji 6.0, jest oczywiście nakładka systemowa od Samsunga, która nazywa się TouchWiz. Ona została tylko delikatnie przebudowana względem wersji poprzedniej, w związku z tym ja też nie będę się na niej jakoś specjalnie skupiał. Mamy do omówienia szereg innych ciekawych funkcji w tym telefonie. Jeżeli chcielibyście poznać, jak ona działa dokładnie, możecie zerknąć sobie do testu na przykład Samsunga Galaxy S7. Wszystko, co znajdziecie tam, jest również tutaj na pokładzie. Przypomnę w skrócie tylko, że ekran główny po lewej stronie to update wyświetlający po polsku, co ważne, informacje z różnych serwisów. Jest obsługa motywów do personalizacji, a na pokładzie jest także dodatkowy sklep z aplikacjami, który nazywa się Galaxy Apps.
Na plus to, że da się używać dwóch aplikacji na raz, dzieląc ekran na dwie części lub wyświetlając je w oknie pop-up. Pamiętajcie natomiast, że nie wszystkie programy są z tą funkcją kompatybilne. Ważne, że działa YouTube, to mi się podoba, więc można sobie jednocześnie coś oglądać w serwisie i robić coś innego. Pasek powiadomień został nieco przebudowany, ma wygodną wyszukiwarkę, która odnajdzie wszystko, czego możecie szukać w swoim telefonie, ale po jednym pociągnięciu nie pojawia się już suwak jasności. Trzeba pociągnąć dwa razy i to jest taka maleńka rzecz, ale według mnie to jest krok w tył, jeżeli chodzi o ergonomię obsługi. Zmodyfikowano również funkcję Always On, czyli ten zawsze aktywny wyświetlacz, pokazujący różne informacje, nawet kiedy telefon jest wygaszony. Można wybrać sobie teraz jeden z kilkunastu wzorów zegara, można wyświetlić sobie także fajnie wyglądający obrazek z gwiazdozbiorami, on mi się podoba. Praktyczne jest to, że dwukrotne kliknięcie ominiętego powiadomienia włącza od razu aplikację, do której ono się odnosi. Ustawienia wyglądają zupełnie inaczej niż na innych androidowych telefonach, są posegregowane w samsungowy sposób. Fajna jest funkcja konserwacja urządzenia, która pozwala na szeroko pojęte zarządzanie wydajnością smartfonu. W klawiszu domowym jest oczywiście skaner odcisków palców, działa super szybko i precyzyjnie, ale konieczne jest jego wciśnięcie, żeby wybudzić telefon, nie jest więc aktywny. Oprócz czytnika linii papilarnych na pokładzie jest również skaner tęczówki, działający w zasadzie identycznie jak w Lumii 950 i 950 XL. Nad ekranem jest dodatkowa kamera działająca w podczerwieni i dioda wspomagająca jej pracę. Konfiguracja jest prosta i ważna, żeby funkcja działała dobrze. Trzeba pamiętać, że przed skorzystaniem z niej konieczne jest wcześniejsze wybudzenie telefonu i przeciągnięcie po ekranie. Skaner odcisków jest więc szybszy, ale celność jest zupełnie dobra, nawet w ciemnościach. Zaliczam to raczej jako ciekawostkę, nie jako coś niezbędnego. Bardziej podoba mi się funkcja bezpieczny katalog, która pozwala na dodatkowe zablokowanie dostępu do ważnych dla Was treści, zdjęć i filmów, czy nawet na tworzenie kopii aplikacji i ukrycie ich przed innymi osobami. Można z jego poziomu obsługiwać sobie także osobną listę kontaktów i wykonywać do nich połączenia i one nie będą pokazywane w spisie połączeń. To jest wymarzona rzecz dla biznesmenów, którzy mają dwie żony albo kochankę na boku. Jak odwrócicie telefon, obok obiektywu aparatu nadal znajdziecie pulsometr, który pozwala również badać saturację krwi. On jest połączony z aplikacją S-Health, w której można badać swoje postępy w zdrowym trybie życia. Domyślnym odtwarzaczem piosenek jest googlowy serwis Muzyka Play. Polecam skoczyć sobie do Galaxy Apps i zainstalować odtwarzacz od Samsunga. On działa płynniej, ma ładniejszy interfejs, pozwala wyszukiwać muzykę w folderach i jest po prostu przejrzysty. Jest także funkcja wsparcia jakości dźwięku Sound Alive z kilkoma mega nowocześnie brzmiącymi opcjami na pokładzie jak Scaler UHQ czy Adapt Sound. Jest również klasyczny korektor, a na dokładkę ładna animacja w trybie horyzontalnym. Nie jest żadnym zaskoczeniem, że telefon gra fantastycznie. Jakość odtwarzanego dźwięku jest absolutnie rewelacyjna, ciężko znaleźć lepszy muzyczny smartfon. Zewnętrzny głośnik również jest w porządku, gra ok, aczkolwiek szkoda, że jest tylko jeden, a nie stereo. Pośród dziesiątków cech Note 7 tej jednej mi brakowało. Podobnie jak odtwarzacz muzyki polecam również zainstalować sobie dedykowany odtwarzacz filmów. Ma wszystko co potrzebne i działa świetnie. Warto także przy okazji zaznaczyć, że Note 7 wspiera HDR wideo, ale trzeba pamiętać, że treści dostępnych w tej technologii nie ma na razie specjalnie dużo. Samsung zastosował w związku z tym funkcję poprawianie wideo, która symuluje HDR, podkręcając kolory i jasność takich zwyczajnych klipów. Nie zauważyłem jakiegoś wielkiego wow, mogę się zgodzić, że filmy wyglądają trochę lepiej. Aparat to 12-megapikselowa matryca wsparta pojedynczą skuteczną diodą doświetlającą scenerię. To jest dokładnie ten sam obiektyw, który możecie spotkać w S7 i S7 Edge. W związku z tym jest również funkcja Dual Pixel. Telefon ustawia ostrość całą matrycą, wszystkimi pikselami. Jest również optyczna stabilizacja obrazu. Można również ten aparat szybko włączyć klikając dwukrotnie klawisz domowy. Interfejs się zmienił. Na start widoczny jest tryb ekranu auto, w którym można włączyć HDR, także automatyczny, lampę błyskową i upiększanie twarzy. Po przeciągnięciu w prawo dostępne są ładne filtry, po przeciągnięciu w lewo z kolei można wybrać sobie dodatkowe tryby. Wśród nich jest m.in. panorama, hyperlapse, wirtualne zdjęcie, czyli fotografia z wielu kątów, a dodatkowe opcje można sobie pobierać. Dla mnie najważniejszy jest tryb profesjonalny, w którym można sterować sobie ręcznie parametrami zdjęć. Jest dłuższe naświetlanie do 10 sekund, można także zapisywać fotografie w trybie RAW. Jakość robionych zdjęć jest z kolei po prostu fantastyczna. Zdjęcia są ostre w całym kadrze, pełne szczegółów, z nasyconymi kolorami i świetną rozpiętością tonalną. Słabsze warunki oświetleniowe również nie są żadnym problemem dla Note 7. Obiektyw jest bardzo jasny. Zdjęcia z ręki robione po zmroku także wyglądają znakomicie. Aparat jest w związku z tym według mnie w ścisłej czołówce najlepszych jakie są na rynku, tylko S7 i LG G5 mają równie dobre. Na froncie natomiast znajduje się dość skromnie brzmiąca 5-megapikselowa matryca. Ona pozwala na doświetlanie się ekranem, także tutaj działa HDR. Jakość jest po prostu bardzo dobra. Note 7 nagrywa z kolei wideo w rozdzielczości 4K oboma aparatami, co warto dodać. Filmy również wyglądają znakomicie, są płynne i mają fenomenalną ilość detali.
Note 7 oczywiście obsługuje technologię 4G LTE Ultra w sieci Play, natomiast nie ma diody podczerwieni z nią, chyba już na stałe pożegnaliśmy się we flagowych urządzeniach Samsunga. Pamiętajcie także, że nowy Note jest pierwszym flagowcem koreańskiego producenta z portem USB typu C, ale w zestawie znajdziecie także przejściówki z USB typu C do dużego USB i do micro USB, więc można używać poprzednich ładowarek. Ta w zestawie jest oczywiście szybka, ładuje około 30% w pół godziny, a 100% w około 1,5 godziny. Natomiast bateria ma 3500 mAh, to nie jest jakoś potwornie dużo, S7 Edge ma 100 mAh więcej, ale Samsung wprowadził nowe tryby zarządzania energią, które pozwalają na ograniczenie rozdzielczości, wydajności czy pracy w tle konkretnych aplikacji, więc można dopasować wykorzystanie energii tak, żeby było optymalnie dla Was. Czas pracy na jednym ładowaniu wypada w efekcie zupełnie dobrze, 2 dni nie są problemem, jeśli telefonu będziecie używać mniej, 3 dni także są do osiągnięcia. Podsumowując, widać, że Samsung się nie patyczkuje. Note 7 to bardzo odważna próba sięgnięcia po tytuł najmocniejszego smartfona, jaki jest dostępny na rynku. Ja po teście mogę z tego miejsca ten tytuł Note'owi 7 przyznać. Urządzenie rzeczywiście jest wyposażone we wszystkie bajery, jakie możecie sobie wyobrazić w chwili obecnej, dostępne również w innych urządzeniach. Minus stereofoniczne głośniki i szerokokątny obiektyw. Natomiast najważniejsze, że wszystkie te cechy są dopracowane i urządzenie rzeczywiście działa dokładnie tak, jak powinno. Ja w związku z tym nie będę ich teraz jeszcze raz wszystkich wymieniał. Mogę tylko powiedzieć, że jest jedna wada tego sprzętu, jedna jedyna, i to jest cena 3799 zł. To jest ta oficjalna na start. Oczywiście ona będzie spadać z biegiem czasu, natomiast na razie to jest po prostu bardzo dużo. Jeżeli kupicie telefon w przedsprzedaży do 30 sierpnia, macie szansę jeszcze wytargać dodatkowo gogle do wirtualnej rzeczywistości i to może sprawić, że zakup będzie trochę bardziej opłacalny. Ale jednak ciągle jest to sprzęt dla osób, które są w stanie wydać naprawdę dużo na smartfon. Jeżeli w tej grupie się znajdujecie, Galaxy Note 7 mogę Wam gorąco, gorąco polecić. A jaka jest Wasza ocena Samsunga Galaxy Note 7? Czy wydalibyście prawie 4000 zł na smartfon? Czy uważacie, że to jest murowany kandydat na najciekawszy smartfon roku? Ja uważam, że na najmocniejszy pewnie tak, natomiast czy na najciekawszy to się jeszcze okaże? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw Waszej dyskusji. Jeżeli macie z kolei jakieś smartfonowe pytania inne w temacie, to oczywiście również możecie je zadać. Jeśli film Wam się podobał, uważacie go za przydatny, zostawcie łapkę w górę, ja będę wdzięczny. Oczywiście, jeśli zapomnieliście o zasubskrybowaniu kanału do tej pory, możecie to nadrobić w tym momencie i kliknąć czerwony przycisk, który znajduje się gdzieś obok mnie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!